zësën visuani, sos të meldun kem, zhe një moko që qyqenja te i nëci odbyq, po të ojë nëtë në qyqenja, jak vjeha, ojëm zilësh një qufki që që odbyvava në rada, zësën zatrzymani i rozstrzelani. W wybuchu wojny to myśmy się spodziewali już od 1938 roku. Nasz prefekt, a zarazem opiekun naszego koła Sodalicji Mariańskiej, na pierwszym zebraniu na początku września mniej więcej te słowa powiedział do nas. Wojna wisi na włosku. Z wojny nie wszyscy wracają. Ja w 20 roku żegnałem waszych kolegów, którzy złożyli maturę i szli na front. Nie wszyscy wrócili. Ale Matka Boska na jakimś objawieniu powiedziała, że kto odprawi nowennę do niej, ten nie zginie śmiercią nagłą. No i odprawialiśmy tę nowennę. I ja jestem przekonany, że dzięki tej nowennie żyje do dziś. Dlaczego? W 1943 roku, już będąc w Armii Krajowej, byłem łącznikiem. Miała być ćwiczenia dwóch kompanii. Jedna kompania przyszła i zajęła kwatery jakieś pół kilometra, może trochę dalej od leśniczówki, w sąsiedniej wsi. Natomiast druga kompania nie przychodziła. Ponieważ ona nie przychodziła, to zostałem wysłany z ostrym meldunkiem, że nie mogło się ćwiczenia tej nocy odbyć, bo to były nocne ćwiczenia, z takiego właśnie powodu. Zostałem zatrzymany przez bandę AL-owców i krótko odprowadzić go i rozwalić. Łącznik, który miał tę drugą kompanię tam przyprowadzić, wpadł w ręce właśnie tych Gwardii Ludowej. I oni go zastrzelili. Przyprowadzili go do tej leśniczówki, kazali mu do drzwi pukać, żeby tamci otworzyli. A on bardzo ładnie odpowiedział, przyszedł i tam zastukał do drzwi i mówił i odezwał się w ten sposób. Ci panowie, którzy tu są ze mnie, ze mną, chcą, żeby im otworzyć. No, w ten sposób dał im znać, że nie jest sam, tylko jest ktoś inny. Tam zresztą ci z leśniczówki przez okna widzieli, że tam ktoś się kręci i tak dalej. Więc nie chcieli otworzyć. No to go odprowadzili, zastrzelili, a tu zaczęli atakować leśniczówkę. To były takie dwie grupy, ja ich widziałem. Każda mniej więcej te 15 do 20 osób. Jedna grupa to była ta, która mnie prowadziła na rozstrzelanie, ale po kolei zaczęli, ponieważ tam się rozpoczęła bitwa o tę leśniczówkę, to się urywali i biegli tam i w końcu zostało tylko dwóch przy mnie. Odwróciłem się i chwyciłem za karabin tego, który szedł za mną, myśląc, że może mi się uda wyrwać i obronić. No ale to mi się nie udało, a tymczasem ten drugi, który szedł obok, sunął pomiędzy nas swój karabin i z przyłożenia tu do dołka podsercowego wypalił. No ja się osunąłem na ziemię. Przytomności nie straciłem, ale straciłem całkowicie zdolność poruszania. Palcem nie mogłem poruszać, tak jakbym całkiem martwy. On mi przyłożył jeszcze karabin do lufę karabinu do głowy. To czułem tylko, że coś twardego dotyka. Usłyszałem trzask spustu, wyszczelił, ale nie wypał. Coś zaklął, przywołał. I jakoś mać na pomoc, ale ten drugi z kolei, który tam był, wołał na niego, chodź prędzej, musimy biec tam,
Там, то значит, на Лешничевке, но там распочалась битва. И они побегли, а понеже я еще не рушавым, лежавым, как мертвый, узнали меня за забитого. И рзвичай, страчувам целковичу притомность. Хиба за 2 години был непритомный, позже отзискавам притомность. Podniosłem się ciężko, bo ciężko, kiepsko mi było oddychać, ale ruszyłem w stronę leśniczówki zobaczyć, co się tam dzieje. Paliły się budynki koło leśniczówki i to ich zgubiło, bo jak podpalili te budynki, to pożar zwrócił uwagę i zaalarmował straż pożarną. I z Opatowa, to jest 8, jakieś 9 kilometrów, przyjechała straż pożarna, zbiegli się mieszkańcy wsi, no i to ich wystraszyło i uciekli. Ale zdążyli zastrzelić jeszcze jednego kolegę, który zginął i rzucili do środka, do leśniczówki, której nie mogli zdobyć, bo tam kilku żołnierzy naszych, których było, obroniło się. Rzucili granat i randa została córka leśniczego. Zaraz na drugi dzień, tylko się znalazłem w szpitalu, to już Sicherheitsdienst. Ale to Sicherheitsdienst to było kilku Niemców, ale większość właściwie to byli Polacy, którzy pracowali w tym, ale byli wtyczkami też. Także oni na pewno się orientowali, jak jest, ale przyjęli moje wyjaśnienie. Miałem lewą legitymację, że jestem zatrudniony w urzędzie drogowym. I tłumaczyłem się z nim, że ja w związku ze swoją pracą mam obowiązek patrolować codziennie, przynajmniej raz dziennie przejechać rowerem z Opatowa do Łagowa i z Łagowa z powrotem, sprawdzić, czy, bo tam są liczne mostki na drodze, czy droga jest przejezdna, czy jakiś mostek nie został wysadzony. I tym przetłumaczyłem, że jechałem właśnie z Łagowa do Opatowa z powrotem i wpadłem akurat przypadkowo tu między strzelaninę. Ktoś strzelał, nie wiem do kogo, też nie, no, trafiło mnie i koniec. I to przyjęli. Uznali za dobre. W czasie pełnienia tej służby, tego łącznika, musiałem się codziennie zgłosić rano u swojego bezpośredniego zwierzchnika, szefa wywiadu od obwodu opatowskiego i od niego otrzymywałem zlecenie, co mam dzisiaj robić. Jak meldunki jakieś przyszły, a teraz w związku z tym rozkazy, które ja musiałem rozwieźć do poszczególnych podobwodów, względnie meldunki do komendy obwodu. To było jazda mniej więcej jakieś około 80-100 kilometrów rowerem dziennie. Jechałem z Ostrowca w stronę Opatowa. Wyjazd z Ostrowca do Opatowa to jest bardzo ostra taka i dosyć długa góra. Zeszedłem z roweru i tak se prowadzę roweru, a jedzie tam, patrzę, ciężarówka. A on się kiwnę na nią, to, bo często mi się to udawało, żeby jak oni jadą, to zatrzymał się, siada i jedzie. Bo oni zdawali sobie sprawę, kierowcy, że ci, którzy jeżdżą rowerami i tak pojedynczo, to nie jeżdżą dla zabawy. I kiwnąłem ręką, a oni podjechali bliżej i dopiero wtedy widzę, że Niemcy. A on się zatrzymał, proszę bardzo. Wpuścili mi tę klapę tam od bagażnika, bo to ciężarówka. Ja wyszedłem tam, a tam siedziało jakieś chyba z 10 Niemców. Zrobili mi miejsce, bo tam jakieś taborety, jakieś skrzynki, jakieś coś. Usiadłem na tych skrzynkach. Trochę strachu, cholera, bo wdepłem się Niemcy, a to nie byli dość zwykli Niemcy, tylko szóstcy policjanci, którzy jechali z Ostrowca do Opatowa. I pytaj się mi ten jeden z tych Niemców, gdzie ja chcę wysiąść.
Więc ja mówię, ja w tym i w tym miejscu. Naturalnie po niemiecku rozmowa. Ja zastukał tam przez ten do szoferki i podpowiedział im, że się mają zatrzymać. No i rzeczywiście przyjechali tam, zatrzymali się grzecznie, ja podziękowałem im. Wyszedłem jeszcze, pomogli mi ten rower zdjąć tam stamtąd. Oni pojechali na miejsce, gdzie kwaterowali, no a ja rowerem też tam, gdzie miałem jechać. Jako drugi pułk piechoty legionowej ruszyliśmy na pomoc Warszawie. Ale dostaliśmy wiadomość, że Niemcy obsadzili karabinami maszynowymi, gwiazdami karabinów, Pilice. Niemcy myśleli, że nie na Warszawę idziemy, tylko chcemy uderzyć na Spałę, a w Spale było dowództwo frontu niemieckiego. I w związku z tym ubezpieczyli sobie tę Spałę przejście przez Pilice. I nasze dowództwo uznało, że przejście przez Pilice pod ogniem tych karabinów maszynowych to jest zniszczenie oddziału. I dostaliśmy rozkaz wrócić z powrotem w Góry Świętokrzyskie i prowadzić walkę na tyłach niemieckich. No i to był taki marsz niepotrzebny i z powrotem w dół. No i cały czas późniejszym się tłukli na tyłach niemieckich. Niemal codziennie któryś z pododdziałów miał jakieś starcie z Niemcami. Ale taka bitwa pod Radoszycami, to brał udział nie tylko nasz pułk, drugi, ale i również trzeci pułk w tej bitwie. Trwała cały dzień. Niemcy przyszli spacyfikować miasteczko Radoszyce. Jak ludzie, którzy zaczęli uciekać stamtąd, zawiadomili nas, co robią Niemcy, tak dwa nasze bataliony, jeden bezpośrednio na miasto dostał rozkaz uderzyć, a drugi zajść Niemcom od tyłu i żeby nie mogli wycofać się stamtąd. A jeszcze drugi, trzeci pułk z drugiej strony uderzył się na to miasto i cały dzień od godziny jakiejś 9 aż do zmroku trwała bitwa o te Radoszyce. Myśmy Niemców wyparli z Radoszyc, taka też większa bitwa Radków. Przyszliśmy do Radkowa, już wtedy było coraz zimniej, ale mimo wszystko do lasu mogliśmy pójść tylko w dzień, żeby nie spać, ale się przebić tam. A na noc szliśmy do wiosek pod lasem, żeby w cieplejszym miejscu, gdzieś w stodole, pod dachem przenocować. No i tam nas Niemcy otoczyli. Cały dzień trwała bitwa. Na kilku odcinkach, bo to otoczony las. A wieczorem na jednym z odcinków któryś z batalionów uderzył tam, odrzucił Niemców i wyszliśmy stamtąd. Jesień, zbliżała się zima, zimno. Niemców wszędzie pełno, nie ma gdzie zatrzymać się, zakwaterować. Zapadła decyzja rozwiązać jednostkę. No jednostka została rozwiązana. Wróciłem z powrotem na teren powiatu opatowskiego, bo tak to żeśmy po całym województwie chodzili. Wróciłem do domu, do rodziców i przez jakiś listopad i grudzień ukrywałem się przed Niemcami, a w styczniu weszli Ruscy. Niemcy odeszli, a jak tylko weszli Ruscy, to gdzieś koniec stycznia, początek lutego zostałem aresztowany.